Hej kochani, zapraszam na filmik, w którym pokażę mój pierwszy raz z rapidografem, czyli kreślarskim pisakiem. Zaczynam od pomalowania paznokci i nakładam lakiery Gold, oba to będą lakiery Golden Rose serii Rich Color. Ten to jest numerek 05, beżowy, taki kakaowy. Natomiast ten drugi, o właśnie ten, to 64. Nakładam dwie warstwy, bo on smuży przy jednej warstwie mimo wszystko. No i teraz pisak. Od razu mówię, to jest pierwszy raz, absolutny pierwszy moment, kiedy maluję tym pisakiem po paznokciach. I już wiem jedno. Muszą być absolutnie idealnie wyschnięte paznokcie. Tak wyschnięte, że nawet jak wsadzimy rękę do kieszeni, to nic się nie odbije, nie może być miękkie. Moje są miękkie, no bo pomalowane są chwilkę wcześniej. I ta końcówka to jest najcieńsza końcówka, jaka była dostępna, 0,18. I ona jest jak szpileczka i ona po prostu ciągnie lakier. Trzeba bardzo delikatnie po powierzchni, nie można po prostu sobie pisać tym jak pisaczkiem, tylko delikatnie po powierzchni, tak tylko muskam tego paznokcia, bo po prostu zbiera mi ten lakier i takie dziury się robią. Także to już wiem, że trzeba ten lakier naprawdę bardzo, bardzo dobrze wysuszyć. Rapidograf, który ja kupiłam, to rapidograf firmy Rystor. Rystor Super. Z końcówką właśnie 0,18. Tuż też jest tej samej firmy. To jest tuż do pisaków kreślarskich. Kupiłam czarny i biały, także na razie maluję czarnym. Pierwszy taki kontakt i pierwsze wzorki. Całkiem, wydaje mi się, że całkiem jak na żółto dzioba, że tak powiem, całkiem fajnie to wygląda. Na koniec nakładam, nałożę top i zastanawiałam się, czy on nie będzie, ten top nie rozpuści tego tuszu i nie pociągnie mi to po paznokciu. Natomiast, proszę bardzo, trzyma się idealnie, także naprawdę fajna rzecz, powiem Wam, fajna rzecz, wcale nie droga, bo to kosztuje kilkanaście złotych, 20 chyba, 22. I jak na pierwszy raz myślę, że ten efekt jest bardzo fajny. No tylko trzeba pamiętać, wysuszyć, bardzo dobrze wysuszyć lakier i można sobie malować, co tylko się chce. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i zapraszam do kolejnych. Pa, pa!